Witam serdecznie Was, moi drodzy widzowie, na moim kanale Rolnik Mistrzunio. Pokazuję Wam nową mapę, którą sam stworzyłem. To jest mapa z trzynastki, ale nazwałem po prostu ją. Znaczy jest nadal z trzynastki, nadal jest ta nazwa z trzynastki tej mapy, ale na pewno Wam się spodoba. Oprowadzę Was krótko i na temat, pokażę Wam, co się stało w tej całej dziewiętnastce, jak stworzyłem dobrą mapę i jak się Wam spodobało, to dajcie łapkę w górę. Więc zaczynamy tak. Tu tego domu na pewno nie widzieliście nigdy, że nigdy na trzynastce był gdzieś, bo tam domek. Teraz zrobiłem go tu. No i stwierdziłem, że bardzo dobrze go zrobiłem, bo ładnie. Obok tego domku postawiłem mini kurnik, jak to widzieliście z modpaku, bardzo fajny. No fajny, tu sobie wsypujecie zboże i macie pokarm na ileś tam miesięcy. Tu owce postawiłem, bo miałem tu dużo miejsca, mówię, zapełnię je te miejsce i po prostu postaram się jakoś ten kurnik, kurnik tam wsadziłem, a ten kostkę oczywiście wszystko wybrukowałem, żeby ładnie to było, wyglądało. Co jeszcze? No hydrant, bo można teraz, modpack jest taki na wodę, że jak macie owce, to już sam ten hydrant ci uzupełni tą wodę. Co jeszcze? Budynki sobie zrobiłem. W ogóle jakby to z lotu, zobaczcie, łapie ładna kosteczka, tutaj się zrobi żwirek, zrobił się. No i tutaj jest tak właśnie, tu jest do naprawy z maszyn, jeśli się popsuje Wam maszyna, to oczywiście ten. A po obok tego, ten jest myjnia maszyn, po prostu podjeżdżacie, myjecie samochód. Tu oczywiście silos na wapno, bo jest najbardziej uczęszczane miejsce. No i tu tak mała wiata, taka stodoła, powiedzmy. Dźwięki są epickie. Tu jest ogólnie silos, zabudowany silos, szczerze mówiąc. Ten silos jest bardzo fajny, bo po prostu podjeżdżacie, bo tam właśnie są te baniaki z tym po prostu. No i gracie, tak? To nie jest ten jakiś trud. No i tutaj właśnie wiata taka na maszyny, taki kompleks maszyn, jak to widzicie, możecie zapalić światło, wszystko tam zrobić. Tutaj była kiedyś w 13 można było sprzedawać z siano, ale nie sprawdzałem, czy to działa w ogóle. Postawiłem, bo to było, więc zostawiłem taki kompleks, żeby chociaż widać było, że to jest mapa z 13. No co tam jeszcze? Tu postawiłem takie, że tutaj możecie napełnić ten, jak pamiętam, wapno, takie opryski, siewnik i w ogóle takie rzeczy. Więc na pewno Wam się to przyda, to oczywiście Wam to pokazuję. Tu mam krowy, tu jeszcze nie skończyli prac moich budowlanych z wodociągiem związanych, więc spokojnie. No i tu są krowy teraz. Wodę, żebyście nie jeździli nigdzie, to postawiłem tutaj, żebyście sobie zajechali, zanangowali, podjechali i wy zapełnili ten zbiornik. No, oczywiście tutaj zrobiłem takie ala błotko, bo gnój to gnój stały to jest zawsze błotko, gnój płynny to zawsze sucha, to zawsze czystość, jak to mówię. Oczywiście tutaj dokończę, tutaj będzie jeszcze do końca tutaj tego, będzie tam taki właśnie ten kamyczek może albo coś. Oczywiście, żeby miały pokarm te krowy, to oczywiście zapewniłem im box z kiszonku, którą po prostu na przykład z tego pola sobie podjeżdżacie, wysypujecie i macie no po prostu zarąbisty podjazd, tak? Już się nie musicie kombinować, jak to podjechać. Więc macie na wylot. No i oczywiście dwa garaże na różne maszyny, na przykład jak macie już za dużo tych maszyn, nie wystarczają Wam te raz, dwa, trzy, cztery ogólnie, to postawiłem Wam tutaj takie fajne rzeczy, więc chyba to tyle Wam pokazałem. Nic więcej nie zmieniałem. Jeśli będzie coś ogólnie zmienione, na przykład tu coś będę, na przykład, bo coś mam plany jakieś tu zagospodarowania przestrzenią, więc to Wam się na pewno poinformuję. A teraz się z Wami żegnam. YouTuber Rafik pozdrawia. Łapeczkę w górę pod tym filmikiem.
i widzimy się w następnym odcinku.